Bracia i siostry, drodzy Magdaleno i Patryku, chciałbym rozpocząć od opowiedzenia takiej sytuacji duszpasterskiej, która mi się wydarzyła jakiś czas temu w kancelarii parafialnej. Otóż przyszła do kancelarii para małżeńska, już poważni ludzie, aby zamówić mszę świętą w 50. rocznicę swojego ślubu. Piękny jubileusz. Ustaliliśmy termin. Państwo sobie też życzyli, żeby tak jak Magdalena, Patryk, odnowić przysięgę małżeńską. Wiązała się rozmowa i w czasie tej rozmowy ta pani powiedziała, że wie ksiądz co, my to przeżyliśmy razem 50 lat i nigdy się nie kłóciliśmy. Mówię, no niesamowite, no, bez jakichś kłótni, bez konfliktów, sporów. Mówi, tak, mówi, pani mówi, że jak ja miałem jakąś złość na męża, to sobie tam szłam do kuchni i tam jakieś sobie takie prace domowe robiłem. A pan mówi, a ja jak byłem jakoś tam zły, to sobie szedłem do garażu i tam sobie majsterkowałem. Jakoś tak zapamiętałem, to mnie poruszyło. I w czasie tej mszy świętej, kiedy było kazanie, właśnie wspomniałem o tym, że no, taka sytuacja, przeżyli razem właśnie te 50 lat bez kłótni. I ten pan tak trochę tak półgłosem mówi, no tak, mówi, ale tak z połowa tego to w garażu.